Już w najbliższą niedzielę najważniejszy dzień na Górnym Śląsku, 4 grudnia, czyli Barbórka. W Katowicach tradycyjnie rozpocznie ją przemarsz orkiestry dętej ulicami Nikiszowca. Świętowanie Barbórki rozpoczęło się natomiast już w Zabrzu. Ponieważ jarmark trwa od 2 do 4, jako że 4 świętujemy Barbórkę, będzie tradycyjna śląska biesiada i dużo, dużo górniczej muzyki w wykonaniu orkiestr górniczych. Warsztaty całodniowe dla dzieci przez wszystkie 3 dni w naszej strefie, w której się znajdujemy. Także zapraszamy najmłodszych, dorosłych i dziadków. W dniu świętej Barbary zaplanowana jest również wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w kopalni węgla kamiennego Pniówek, podczas której prezydent złoży znicze oraz kwiaty przed figurą świętej Barbary. Spotka się także z górnikami i bliskimi ofiar katastrofy z kwietnia tego roku. W wielu miastach odbędą się też uroczyste nabożeństwa. Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla nich. Główna, centralna msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, także z jego pasterskim słowem, będzie odprawiona w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach Śląskich. Tegoroczna Barbórka będzie jednak różnić się od tych poprzednich, między innymi ze względu na kryzys energetyczny i sytuację w branży wydobywczej. Gdyby nas słuchano od kilku lat, to tego węgla by tak naprawdę nie brakło, bo gdy doszło do momentu takiego, że odbiorcy, głównie odbiorcy węgla energetycznego, go nie odbierali, no my musieliśmy niestety zredukować produkcję. Polskie kopalnie wciąż zapewniają pokrycie około 71% zapotrzebowania na węgiel przy produkcji energii elektrycznej w Polsce.